To jest obraz Vincenta van Gogha. A to jest obraz Nędzy i Rozpaczy. Na szczęście dziś Skoda Fabia wygląda już tak. Do tego jest bezpieczna, dobrze wyposażona i przestronna. W fajnej wersji kosztuje jednak ponad 100 tysięcy złotych. Czy warto zatem zainteresować się czeskim mieszczuchem? Zapraszam na test. Nie bójcie się oczywiście, że chcąc kupić Skodę Fabię, trzeba mieć dzisiaj przynajmniej 100 tysięcy, bo jeszcze aż tak źle nie jest. Ale od początku zacznijmy sobie od podstaw, czyli od tego, co nowa Skoda Fabia może mieć pod maską. I tutaj albo plus, albo minus, zależy jak na to spojrzeć, bo tych pozycji na dzień dzisiejszy, bo to się na pewno zmieni, ale na ten moment studiowanie cennika, czy przynajmniej wersji wyposażeniowych i silnikowych, nie przysporzy Wam jakiegoś ogromnego kłopotu, ponieważ wersje wyposażeniowe są tylko 3 i moim zdaniem to bardzo dobrze, a odnośnie jednostek silnikowych i skrzyni biegów mamy tak naprawdę 4 pozycje. Na ten moment wyglądają one tak. Cennik otwiera jednostka 1.0 MPI o mocy 80 koni mechanicznych, połączona tylko i wyłącznie z 5-biegową manualną skrzynią biegów. Dalej mamy już 3 wersje silnika 1.0 TSI. Na początek 95 koni mechanicznych, również połączone tylko z manualną 5-biegową skrzynią biegów. Następnie mocniejsze 110 koni mechanicznych, już z 6-biegową, ale nadal tylko manualną skrzynią biegów. I cennik zamyka 110-konna wersja z automatyczną 7-biegową skrzynią DSG, czyli dokładnie taka, jak mam tutaj, jaką otrzymałem do testu. Co ważne, też jak to często bywa w przypadku aut prasowych, mam najwyższą wersję Style i do tego jeszcze całkiem fajnie doposażoną, ale do tego sobie przejdziemy. Jeśli jesteśmy już przy pieniądzach, to mam dobrą wiadomość dla tych z Was, którzy lubią oszczędzać podczas zakupów w sieci. Partner dzisiejszego odcinka, czyli Leti Shops, to serwis cashback, który pozwala zwrócić część wydanych pieniędzy z takich zakupów. Zasada jego działania jest bardzo prosta i uczciwa. Za polecenie konkretnego sklepu i dokonanie zakupu, Leti Shops otrzymuje prowizję, którą następnie dzieli się z nami. Co ważne, nie są to żadne bony czy kody zniżkowe na kolejne zakupy, tylko prawdziwe pieniądze, które można wypłacić na konto bankowe lub PayPal. Wtyczkę Leti Shops warto zainstalować również dlatego, że w swojej ofercie posiada bardzo bogatą ofertę sklepów współpracujących. Tak się składa, że aktualnie trwa konkurs, w którym główną nagrodą jest nowy Mercedes GLA 200. Aby wziąć w nim udział, wystarczy kliknąć w link podany w opisie, dokonać zakupu na Allegro o wartości minimum 40 zł i odpowiedzieć na proste pytanie konkursowe, dlaczego lubisz kupować na Allegro. Konkurs trwa do 28 lutego, a wyniki poznamy 1 kwietnia. Zasady są proste, a nagroda świetna, o czym zapewniam, bo sam takim samochodem często jeżdżę. Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, oszczędzać pieniądze, a przy okazji pomóc mi w rozwijaniu kanału, kliknij w link podany w opisie do tego filmu, a teraz wracamy do Skody. To, co jeszcze powinniście wiedzieć, to ciekawostka ze studiowania cennika. Wersja 95-konna z tą 5-biegową manualną skrzynią i 110-konna już z 6-biegową różni się jedynie o 1000 zł. Także myślę, że tutaj sprawa będzie dość prosta, bo 1000 zł za 6 biegów i mocniejszy silnik, no to chyba sprawa jasna. Na pewno gama jednostek zostanie poszerzona, ale tak jak mówię, nagrywam to na początku 2022 roku i taką sytuację mamy na ten moment. Jeśli oglądacie testy na moim kanale, to ja właśnie oddałem Skodę Kamiq. Tam miałem 1.5 TSI, 150 koni. Tu mamy troszkę słabsze 1.0 TSI i ja mogę sobie, oczywiście to są dwa różne samochody, ale fajnie, że mogę tak jeden po drugim od razu sobie porównać, bo Kamiqiem poleciałem z Warszawy do Gdańska i z powrotem. Tu zrobiłem dokładnie to samo, jeszcze jestem w tym momencie w Gdańsku. I pierwsza rzecz, jaka tutaj się rzuca, to nawet nie będę odnosił się do mocy, tylko zaczniemy sobie od skrzyni DSG, bo też o to pytaliście w przypadku Kamiqa. Ja o skrzyni w teście Kamiqa praktycznie nic nie mówiłem, dlatego że ta skrzynia nie rzuciła mi się w oczy ani na plus, ani na minus, w oczy, w uszy, czy po prostu w żaden ze zmysłów. Skoro nie rzuciła mi się, to znaczy, że mi po prostu nie przeszkadzała. Tutaj jest troszkę inaczej. Jak na pewno też wiecie, to jest dwusprzęgłowa skrzynia, no w 2022 roku nie ma sensu tłumaczyć, na czym to polega. Ona, jak już jedziecie, bo to jest ważne, działa bardzo szybko, bardzo sprawnie, fajnie zmienia biegi i to jest ogólnie super rzecz. Problem jest natomiast, gdy chcecie ruszyć.
I to co ciekawe, jeśli chcecie ruszyć dynamicznie, jeśli chcecie ruszyć wolniej, ale płynnie, ta skrzynia ma po prostu bardzo dużego laga, czyli wciskacie gaz i na początku nic się nie dzieje, potem nagle wystrzelacie jak z procy, potem nagle moim zdaniem za szybko wskakuje dwójka. Trzeba się tej skrzyni na pewno nauczyć, ale proste to moim zdaniem nie będzie, bo ona już raczej tak ma. To jest pewnie kwestia softu, może tutaj będą mogli w Skodzie coś pozmieniać, ale musicie wiedzieć, że jak to w wielu modelach z grupy WAG, ten problem, czy ta cecha tutaj występuje, no i za fajne to nie jest. Ale jak już jedziemy, jest ok. Odnośnie mocy. Ten samochód do 100 km na godzinę rozpędza się w 9,6 sekundy. Na papierze wygląda to w porządku. Poniżej 10 sekund to jest zawsze dobry wynik, szczególnie jak na auto miejskie, bo to jest samochód zdecydowanie do miasta. I tak jak mówiłem w przypadku Kamiqa, tamte 150 koni robiło z niego bardzo dynamiczne auto. Tutaj to nie jest samochód do dynamicznej jazdy i latania po zakrętach, ale tak naprawdę do codziennej jazdy, czy to po mieście, czy nawet w trasie, tak jak sprawdziłem, tak jak sobie poleciałem, żadnego problemu z jazdą nie miałem. Myślę, że te 110 koni w zupełności wystarczy. Co do słabszych silników i co do manualnej skrzyni, nie wiem, bo jeszcze nim nie jeździłem, wypowiem się, jak otrzymam do testu. A, jeszcze jedna rzecz, bo nie mogę o tym zapomnieć. Jak już zacząłem może tak troszkę od wad, to dla mnie jedyną rzeczą, w zasadzie jedyną, nie do zaakceptowania w tym samochodzie jest system start-stop. Bo do DSG myślę, że ja po pewnym czasie bym się przyzwyczaił. To jest pewnie kwestia opanowania jakichś tam nawyków i tak dalej. Ale start-stop, no tutaj już nic nie zrobicie. Tak jak sobie jadę teraz w korku, no pewnie nie zauważyliście, bo mam od razu wyłączone, ale silnik, który gaśnie i silnik, który za chwilę się uruchamia, dość często to robi, właśnie robi to w taki sposób, że i na kierownicy ona cała się telepie, jest głośno, to po prostu działa w taki sposób, że jest to jeden z niewielu modeli, gdzie jest to dla mnie nie do zaakceptowania i ja to zawsze, za każdym razem po uruchomieniu tego samochodu wyłączam, bo w mojej opinii nie da się komfortowo z tym jeździć. System start-stop w tej jednostce, w tym modelu jest bardzo słaby. Ale, co ciekawe, to są największe wady, które rzuciły mi się w oczy podczas użytkowania tego samochodu. Przejdźmy sobie zatem do zalet. Przede wszystkim Skoda Fabia w porównaniu do swojej poprzedniczki jest większa, a w zasadzie dłuższa aż o 11 cm. To jest bardzo dużo i oczywiście Fabia to nie jest samochód, który z założenia miałby być samochodem rodzinnym. No ale jak dobrze wiemy w Polsce, w naszej rzeczywistości, za taki często musi robić. Fabia u nas często jest kupowana jako samochód rodzinny. Ktoś, kto chce kupić samochód i musi kupić samochód nowy, nie ma budżetu na Octavię czy na Superba, musi się skupić na autach klasy B, na samochodach miejskich. Jest dzisiaj w o tyle komfortowej sytuacji, że te samochody dorównują często wielkością dawnym kompaktom, czyli autom o klasę wyższym. Bo spójrzcie, wsiadając sobie na kanapę, ja może nie będę mówił, że czuję się tam bardzo wygodnie, jakbym jechał w jakiejś ogromnej limuzynie, ale po pierwsze, i miejsce przed nogami jest w porządku, jest go dość sporo. Ja siedzę, że tak powiem, sam za sobą, tak mam ustawiony fotel, mam 182 cm wzrostu, miejsce na nogi jest. Podobnie nad głową. Tu tego miejsca jest chyba nawet więcej. W ogóle nie uderzam w dach i jest to na pewno bardzo duży plus. Ale nie to jest najistotniejsze. Najciekawszą rzeczą jest to, a pamiętajcie, że mówimy o niewielkim samochodzie w klasie B. Otóż bagażnik Fabii ma pojemność 380 litrów. Można oczywiście narzekać, że ma wysoki próg załadunku, ale pamiętajcie, że my mówimy o niewielkim autku miejskim. 380 litrów to jest wartość, przynajmniej na papierze, jaką posiadają niektóre kompakty. Znowu przypomnę, auta o klasę większe czy crossovery. Fabia, tak jak już powiedziałem, nie jest oczywiście samochodem rodzinnym, ale będąc skazanym, czy mając do wyboru po prostu przez budżet takie auto, na pewno wybierając Fabię, zapakować się z rodziną gdzieś na dalszy wyjazd, będzie Wam na pewno o wiele wygodniej niż w przypadku większości konkurentów. I to jest bardzo duża zaleta tego modelu. Idźmy dalej. Nareszcie bezprzewodowe Android Auto czy Apple CarPlay. Na ten moment, a jeżdżę już praktycznie tydzień, nie zaciął mi się ani razu, co w przypadku Kamiqa wydarzyło się to chyba raz, tutaj ani razu, także ja zauważam bardzo duży postęp, bo bezprzewodowy Android Auto w grupie WAG działał jeszcze jakiś czas temu tak sobie. Być może to jest kwestia mojego telefonu i tego, że tutaj jest jakoś lepiej, ale działa super i ja to bardzo chwalę, bo ten brak kabla to może nie jest najistotniejsza rzecz, jaka jest w tym samochodzie, ale jest to po prostu bardzo wygodne i działa świetnie. Cieszę się tak samo, że do tak małego samochodu w gamie Skody trafiła ta świetna kierownica, dwuramienna,
Obsługa tutaj jest fantastyczna, przełączanie utworów czy stacji, głośniej, ciszej, grzanie kierownicy. Ona moim zdaniem wygląda kapitalnie, jest świetna w obsłudze, bardzo ergonomiczna. Podobnie, ja wiem, że to mówię za każdym razem, jak to jest, ale to się też coraz rzadziej zdarza, ale trzeba to chwalić. Sterowanie klimatyzacją za pomocą pokręteł. Co ważne, i od kierowcy, i od pasażera, czyli mamy dwustrefową klimatyzację. Pokrętła, super rzecz. No tak jak mówiłem, w Kamiku tu jest podobnie. Aby sterować sobie na przykład mocą klimatyzacji czy nawiewów, musimy nacisnąć menu i już wtedy niestety dotykowo w tym miejscu. No ale chociaż te pokrętła są. Będąc nadal we wnętrzu, trzeba zwrócić uwagę na zegary, bo ten kokpit z cyfrowymi zegarami posiada tak fajne możliwości ustawień. Ich jest dużo, one są czytelne, one są... pozwalają, myślę, że większości z nas dopasować to, co akurat chcemy widzieć na ekranie. I mnie czasami zegary czy te wirtualne kokpity nie do końca się podobają. Tak tutaj jest bardzo dobrze. Jest jeszcze kwestia foteli, bo ja tutaj mam pewną zagwozdkę. Pokonaliśmy trasę z Warszawy do Gdańska, czyli kilka godzin jazdy. Mnie się jechało i siedziało super, naprawdę kompletnie na nic nie narzekałem, ale na przykład dla mojej żony było źle. Ona powiedziała, że ten fotel jest jednym z najbardziej niewygodnych z aut, które testowaliśmy, a praktycznie zawsze jeździmy razem w samochodach, które mam do dyspozycji. No i jakby tutaj ciężko mi polemizować, bo ja na prawym fotelu nie jechałem i na nim nie siedziałem, chociaż w zasadzie no, on jest pewnie taki sam jak ten, tyle że mamy odbiór różny tego fotela. Dla mnie fotele są ok, ale może sprawdźcie to na dłuższej trasie, bo jak widać może być różnie. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, która jest niefajna. Bardzo duży tunel z tyłu. On w ogromnym stopniu będzie ograniczał możliwość posadzenia tam trzeciej osoby. Oczywiście trzy dorosłe osoby z tyłu to nie jest najlepszy pomysł, tak czy inaczej, jakby tutaj nawet tego tunelu nie było. No ale musicie o tym wiedzieć, jest on naprawdę duży. Ale to, co ja jeszcze muszę powiedzieć, bo ja niezmiennie jestem cały czas pod dużym wrażeniem tego, co dzisiaj się stało z tymi samochodami, tymi, czyli tymi niedużymi. Wykończenie. Jak sobie przypomnę, tak jak zacząłem ten test, jak Skoda Fabia wyglądała, czy to z zewnątrz, czy to w środku jeszcze parę lat temu, no może ja nie powinienem używać takich słów na wizji, że tak powiem, ale ja właśnie dlatego tak zacząłem ten test. Fabia to był jeden z modeli, których ja najbardziej nie lubiłem. Nie lubiłem na ten samochód patrzeć, nie lubiłem tym samochodem jeździć, nic w nim nie lubiłem. Dzisiaj wygląda to zupełnie inaczej. Materiały w środku. Podotykajcie tego sami. Sam byłem... może nie hejterem, może hejterem, nie wiem jak to nazwać, ale Skody, wyglądu, całego designu, tych materiałów, tego spasowania, tego wszystkiego we wnętrzu. Dziś to jest niebo a ziemia, ale też zobaczcie, małe autko klasy B, pełne LEDy, tak jak powiedziałem, Android Auto bezprzewodowy, grzanie kierownicy, wszystkie systemy bezpieczeństwa, utrzymywania w pasie ruchu, tempomaty, ostrzeganie o martwym polu. Tak naprawdę w tym samochodzie możecie mieć wszystko, co Wam się zamarzy. To jest coś niesamowitego, bo to jest małe, miejskie wozidło. Tyle, że problem jest oczywiście jeden i tak jak też od tego zacząłem. Skodę Fabię kupicie dzisiaj od 60 paru tysięcy złotych. Zobaczcie sobie, jak to wygląda w cenniku. Tyle, że to będzie oczywiście ta pięciobiegowa manualna skrzynia 1.0 MPI 80 koni. Ale samochód doposażony jak ten. Oczywiście na ten moment najmocniejsza jednostka DSG i najwyższa wersja wyposażeniowa, ale to jest prawie 110 tysięcy złotych za Skodę Fabię. Stąd się to oczywiście bierze. Takie wyposażenie, taki wygląd, wszystko to, co mamy w tym samochodzie, ale kończy się to tym, że trzeba wyjąć ponad 100 tysięcy. Myślę, że tak optymalnie, bo 110 tysięcy to nie jest kwota, którą wszyscy będą chętnie wydawali na Fabię, ale te 85, powiedzmy 90 tysięcy trzeba liczyć, aby jeździć tym samochodem całkiem fajnie skonfigurowanym. I oczywiście możemy się tutaj załamywać, tylko pamiętajcie, że jeśli nie chcemy Fabii, to musimy poszukać alternatywy. I zobaczcie, ile dzisiaj kosztuje, nie wiem, Mazda 2 czy inne samochody w tej klasie, ale doposażone fajnie. Te samochody kosztują już po 80-90 tysięcy, czasem więcej. Jest kilka tańszych modeli i super, ale mniej więcej 8 dych za auto tego segmentu dobrze wyposażone trzeba dać. Takie mamy czasy, podobnie jest też w Skodzie. Albo to akceptujemy, albo nie. Ten samochód może nie jest jakimś wzorem albo wyznacznikiem w kategorii tego, jak on się prowadzi, ale na pewno jest w czołówce swojego segmentu. Ja mam tutaj 17-calowe koła i ten samochód jest dość twardy, jego zawieszenie jest dość twarde. Myślę, że na 16-kach byłoby dużo lepiej i wtedy prawdopodobnie ten model mógłbym nazwać dość komfortowym, ale sprawdźcie zawsze takie rzeczy, bo ja tutaj mogę być nieobiektywny, ja lubię sztywne zawieszenia i
Polecam zawsze coś takiego sprawdzić samemu po sobie. Zapytacie też na pewno o spalanie i bardzo słusznie. Właśnie dlatego widzimy się ponownie, ale już z trasy. Ja w tej chwili dojeżdżam już z Gdańska do Warszawy i muszę powiedzieć tak. Moje spalanie, może sobie rzućmy okiem, z tych prawie 350 km 5,9. Ale na spalanie musimy spojrzeć jakby z dwóch stron. Pierwsza jest taka, to będą same dane z mojego testu. Na drogach podmiejskich, gdzieś powiedzmy do 90 na godzinę, ja tym samochodem potrafiłem spalać w granicach 5 litrów. Trasa ekspresowa, tak jak jechałem sobie na przykład dzisiaj, to już będzie może nawet nie te 5,9, bo jechałem dość wolno, jechałem w nocy, ale powiedzmy do 120 na godzinę to będzie te 6,3, 6,4, coś takiego trzeba liczyć. Autostrada, liczcie sobie te 7,5 litra. I to są wyniki, które nie są może jakoś rewelacyjne, nie są złe, są takie powiedzmy w miarę ok. Ale, i to będzie ten drugi aspekt. Ja dokładnie tydzień temu pokonałem tę samą trasę, w tym samym składzie osobowym, z takim samym załadowaniem, ogólnie w tych samych warunkach. Tyle, że jechałem Skodą Kamiq i nie 1.0 110 koni, tylko tam było 1.5 i koni 150. Skrzynia taka sama, bo i tu i tam siedmiobiegowe DSG. I teraz pytanie, jak to jest możliwe, że i tam i tutaj ja o spalaniu mówiłem praktycznie dokładnie to samo, bo te samochody spaliły mi tyle samo paliwa. To jest dużo mniejszy samochód, Kamiq jest przecież większy, wyższy, mniej opływowy, cięższy, mocniejszy i tak dalej, a spaliły mniej więcej tyle samo. Także może powiem tak, może te wyniki nie są złe, tyle że ja po prostu spodziewałem się po przesiadce z Kamiqa, że tutaj w Fabii będzie dużo lepiej. Wyszło jak wyszło, a w zasadzie wyszło tak samo. I są jeszcze dwie rzeczy, o których chciałbym na koniec powiedzieć. Pierwsza to, tak jak jesteśmy właśnie na trasie, to wyciszenie. I tutaj z kolei pozytywne zaskoczenie, bo gdzieś do 120 km na godzinę w tym samochodzie pod tym względem jest bardzo dobrze. Pamiętajcie, że oczywiście jak na tę klasę. Powyżej robi się już dość głośno, ale myślę, że to jest normalne. To jest klasa B, także musimy się tego spodziewać. Chociaż nadal powiem, że jest i tak lepiej niż się spodziewałem. To jest dość dobrze wyciszony samochód. I ostatnia rzecz to tryby jazdy. One działają bardzo różnie w różnych modelach, nawet często w ramach tego samego koncernu. Tutaj wygląda to tak, że mamy Eco, mamy Normal, mamy Sport i mamy Indywidual. Ja powiem szczerze, że w trasie nie spieszyłem się nigdzie cały czas, praktycznie cały czas jeździłem w trybie Eco, bez jakiegoś większego uszczerbku na mojej psychice. Jeśli spaliłem troszkę mniej paliwa dzięki temu, to super. A tryb Sport polecam bardziej traktować nie jako tryb sportowy, bo oczywiście ten samochód z tym nie ma nic wspólnego, ale jest to tryb, który troszkę maskuje tego laga, którego ma skrzynia, więc czasem w mieście można sobie z tego skorzystać, żeby po prostu troszkę szybciej ruszać. W każdym razie tryby są, ale żeby się o nie zabijać, to raczej nie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o moje wrażenia z tygodnia spędzonego ze Skodą Fabią. Dajcie znać, co Wy o niej sądzicie, jak Wam ona się podoba i co sądzicie o rywalizacji Yaris, Fabia, kto tutaj utrzyma pozycję lidera, czy może wskoczy na pozycję lidera. Jestem ciekawy, co myślicie na ten temat. Ode mnie na dzisiaj byłoby to już tyle. Zapraszam do subskrypcji i pamiętajcie o tym słynnym dzwoneczku, aby nie przegapić kolejnych materiałów. I widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Cześć!